naszym briefingu prasowym, króciutkim, a tylko to z tej racji, że mamy bardzo dobre informacje do przekazania. Szanowni Państwo, jak zapewne wiecie, zbliża się do końca bardzo ważna inwestycja dla Radomia i regionu radomskiego, budowa obwodnicy zachodniej. Obwodnica zachodnia jest lekkie przyspieszenie, jeżeli chodzi o budowę tej arterii. Ona będzie oddana do użytku w październiku, czy nawet jeszcze przed październikiem i wtedy ten ruch na Krajowej Siódemce zostanie przełożony z odcinka miejskiego Krajowej Siódemki na właśnie obwodnicę zachodnią. I pojawia się rzecz, o której my jako politycy Prawa i Sprawiedliwości już dziś myślimy, bo wtedy zostanie obniżona kategoria drogi numer 7 na odcinku od Jedlińska właśnie przez Radom i dalej w kierunku węzła Radom Południe. Będzie to droga kategorii drogi wojewódzkiej i to prezydent Radomia na odcinku miejskim będzie odpowiadał już wkrótce za tę drogę. Spotkaliśmy się jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj ukłon wielki i podziękowanie również dla pana wojewody Artura Standowicza, który przygotował takie spotkanie. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby porozmawiać o właśnie miejskim odcinku drogi krajowej numer 7 dziś, a w przyszłości tego fragmentu drogi wojewódzkiej. Szanowni Państwo, i mamy bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców naszego pięknego miasta. Otóż jest deklaracja ze strony Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad, że ta instytucja ze środków budżetowych jest w stanie przekazać pieniądze na remont miejskiego odcinka drogi krajowej numer 7. Mówimy o dużych pieniądzach, bo to jest kwota rzędu około 20 milionów złotych i również bardzo ważna dla mieszkańców Radomia, bo wiemy, że już ten miejski odcinek drogi krajowej numer 7 nie jest w najlepszym stanie. Wiemy, że jest na pewnych fragmentach bardzo mocno już wyeksploatowany, jest dość mocno zniszczony, szczególnie w południowej części tego miejskiego odcinka. Z tego też bardzo cieszymy się z tej wstępnej deklaracji ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Szanowni Państwo, musimy o tym myśleć, aby ten remont drogi na odcinku miejskim mógł odbyć się już w roku 2019. Ale do tego jest potrzebna jedna rzecz i tutaj z naszej strony jest apel do prezydenta miasta Radomia, bo prezydent miasta Radomia musi w najbliższych dniach wystąpić ze stosownym wnioskiem do Ministerstwa, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zabezpieczenie środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na realizację tej inwestycji. Jeszcze raz powtórzę, chodzi o kwotę 20 milionów złotych i dlatego też apelujemy do prezydenta, aby w jak najszybszym terminie złożył taki wniosek, aby upominał się również o te pieniądze. No ma dzisiaj jako jedyna instytucja w Radomiu takie instrumenty w ręku, ma takie narzędzia w ręku, ma takie możliwości, żebyśmy nie stracili tych pieniędzy. Jeżeli w najbliższych praktycznie dniach nie złożymy takiego wniosku, możemy się z tymi ustaleniami, które podjęliśmy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Radomskiej, po prostu pożegnać. Panie Prezydencie, do roboty. Jak najszybciej proszę złożyć wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zabezpieczenie pieniędzy na przebudowę, modernizację, na remont miejskiego odcinka drogi krajowej numer 7. To jest w dobrze pojętym interesie mieszkańców Ziemi Radomskiej i mieszkańców naszego miasta. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, rzeczywiście jest tak, że zgodnie z przepisami prawa polskiego w momencie, kiedy dochodzi do zmiany przebiegu drogi krajowej w przypadku naszego miasta, będzie rzeczywiście to wyprowadzenie siódemki poza granice miasta poprzez obwodnicę.
dzisiejszy przebieg siódemki staje się drogą wojewódzką, najprościej mówiąc, tak mówią przepisy prawa w Polsce od wielu, wielu lat. Istotne jest to, abyśmy mogli zadbać na najbliższe kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat również o stan tej drogi. Ja przypomnę, że to jest ponad 6 km w samych granicach administracyjnych miasta Radomia. Kilkadziesiąt milionów złotych potrzebne do tego, żeby wyremontować tą drogę. Prezydent ma tą świadomość, pracownicy, współpracownicy pana prezydenta, myślę przede wszystkim tutaj o MZDiK, wie od dawna, że w momencie, kiedy ta droga będzie degradowana w sensie kategoryzacji, nie będą mogli tak łatwo później pozyskać pieniędzy. Pamiętajmy o tym, że subwencje drogowe są przede wszystkim dla dróg krajowych. To jest pewne wskazanie, które obowiązuje od tak naprawdę kilkunastu lat w przypadku polskich dróg. Nie będzie to droga już krajowa, będzie to droga wojewódzka. Stajemy przed oto taką sytuacją, że tego typu wniosek w naszym mieście powinien być już dawno przedłożony, myśląc o dalej o przyszłości, bo to stanie się tylko i wyłącznie nasz problem jako Radomian, wtedy droga numer 7. Więc liczymy na to, że w najbliższych dniach rzeczywiście, tak jak powiedział pan minister Wojciech Skurkiewicz, ten wniosek zostanie złożony, bo on powinien być złożony już, myślę, że tygodnie temu, ale jeszcze jest dosłownie ostatnia chwila na to, aby tego dokonać. W momencie, kiedy, proszę państwa, będzie ten obiekt odebrany, myślę o obwodnicy siódemki, myślę o obwodnicy Radomia, kiedy zostanie dopuszczony do ruchu, wtedy już nie będzie można mówić wprost o możliwości pozyskania tych pieniędzy, bo gdzie indziej już będzie wtedy przebiegała ta droga. Z automatu dochodzi do zmniejszenia kategoryzacji tej drogi, którą dzisiaj mamy w gestii Radomia. Proszę państwa, jest czas na to, aby pozyskać dla Radomia więcej, żeby było więcej pieniędzy dla Radomia. Te wnioski powinny być składane jakiś czas temu, ale lepiej późno jak wcale. My będziemy o to prosili wielokrotnie prezydenta. Dzisiaj gorąco prosimy pana prezydenta o to, aby w najbliższych dniach ten wniosek został złożony. Ta deklaracja, o której powiedział minister Skurkiewicz, słyszeliśmy ją wszyscy w obecności pana wojewody Artura Standowicza, który, tak jak zostało powiedziane, zorganizował to spotkanie u siebie w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego. Tym samym trzymamy mocno kciuki, ale z drugiej strony oczekujemy tego, aby ten wniosek był jak najszybciej przedłożony przez prezydenta miasta Radomia, bo tylko on jest władny do tego, aby tego dokonać. Tak mówią przepisy prawa, więc trzymamy kciuki, ale z drugiej strony prosimy też o to, abyście państwo monitorowali tą sytuację, bo to jest kilkadziesiąt milionów złotych, które prędzej czy później i tak będziemy musieli wydać z własnej kieszeni. Szanowni państwo, ja chciałam tylko dodać, że obserwujemy od 2 lat ogromną przychylność Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad dla naszego tutaj regionu i tutaj najlepszym tego przykładem jest współpraca sąsiadującej z nami gminy Jedlińsk. Tutaj pan wójt Kamil Dziewierz może potwierdzić, że bardzo często spotyka się i to jest naprawdę konkretna współpraca, dlatego warto, żeby pan prezydent wykorzystał ten dobry czas dla Radomia, bo po prostu Radom zasługuje na więcej. I na więcej inwestycji, i na więcej pieniędzy. I my staramy się, żeby to więcej dla Radomia wpływało. I dlatego prosimy pana prezydenta, żeby wykorzystał ten dobry czas. Szanowni państwo, to jest ta informacja bardzo miła, bardzo dobra i bardzo ważna dla Radomia i mieszkańców naszego miasta. Panie prezydencie, do roboty. Z naszej strony zrobiliśmy tak wiele. Teraz jest piłeczka po pana stronie. Szanowni państwo, jak mówiłem, ten dzisiejszy nasz briefing bardzo krótki. Zapraszamy państwa już dzisiaj, w poniedziałek, na kolejny briefing. Spotkamy się o godzinie 10. Oczywiście jeszcze w formie mailowej państwa poinformujemy, też organizujemy briefing w nieco poszerzonym składzie. Jeśli macie państwo jakiekolwiek pytania co do tej kwestii, którą poruszaliśmy, jesteśmy do dyspozycji. Czy w przyszłorocznym budżecie trzeba zapisać jakieś pieniądze na tą inwestycję w Polsce?
Panie redaktorze, to jest inwestycja, która jest pokrywana w 100% przez Skarb Państwa, dlatego że ta droga, która mogłaby być wyremontowana, mówię o tutaj tym miejskim odcinku krajowej siódemki, będzie drogą tak zwaną alarmową, drogą ratunkową, drogą alternatywną dla tego przebiegu drogi krajowej numer 7 w śladzie obwodnicy zachodniej. I tutaj, proszę? Tak. Jeszcze raz? Tak, dokładnie. Po naszej stronie, po stronie miasta będziemy przygotować projekt naprawczy. Jeszcze o jednej rzeczy ważnej przy tej okazji muszę powiedzieć Państwu, bo są dwie możliwości dokonania tego remontu. Bo z jednej strony może tego remontu dokonać wprost Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale z drugiej strony mogą być środki przekazane, cała ta pula środków finansowych może zostać przekazana dla gminy miasta Radomia i to będzie wtedy gmina miasta Radomia będzie inwestorem. Szanowni Państwo, już myślałem naprawdę, że nic dzisiaj nie powiem. Pozwolę sobie na pewną sugestię. Rzeczywiście to, co powiedział minister Skurkiewicz, mamy takie dwa warianty, ale myślę, że nasze doświadczenie i chyba wszystkich w Polsce samorządów wskazuje na to, aby dokonać wyboru tego drugiego wariantu, więc remontu bezpośrednio przez miasto Radom, gminę miasta Radomia, bo przygotowanie projektu naprawczego, remontu najprościej mówiąc, może również wiązać się, Szanowni Państwo, z pewnymi elementami dodatkowymi przy tej drodze. Wielokrotnie w Radomiu mówiło się na temat ścieżek rowerowych, czy chodników, czy też wielu zjazdów, które mogłyby być skutecznie wprowadzone przy okazji remontu. Więc my będziemy namawiać Pana Prezydenta na to, aby w najbliższym czasie jak najszybciej wspólnie z radnymi Rady Miejskiej podjął decyzję o przygotowaniu pieniędzy na projekt remontu tej drogi, aby te pieniądze zostały jak najszybciej wprowadzone do budżetu. Jak najszybciej również został zlecony ten projekt, aby w konsekwencji w przyszłym roku można było wchodzić na tą inwestycję, bo pamiętajmy, ta deklaracja dzisiaj jest, a życie nas pokazuje, że wtedy, kiedy jest taka możliwość, to trzeba z niej korzystać i myślę, że będziemy musieli jak najszybciej realnie to wykonać. Moim zdaniem, naszym zdaniem powinno być to podjęte przez ten trud, podjęte przez nasze miasto. To również wspomoże później wzbogacenie tej drogi, ale całej infrastruktury przy drodze numer 7 w całym naszym mieście. Pamiętajmy, prawie 7 km drogi istotnej nie tylko dla kraju, ale bardzo istotnej również dla naszego miasta, bo historia naszego miasta w dużej mierze jest związana właśnie z tą drogą, z jej rozbudową i przebiegiem. Szanowni Państwo, tutaj Pan Poseł Kosztowniak już uchylił rąbka tajemnicy, bo mamy rewelacyjny pomysł co do tej arterii. Ale możemy chyba już dzisiaj powiedzieć, Panie Pośle. Ale możemy już powiedzieć, Szanowni Państwo, rzeczywiście, gdy rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, zastanawialiśmy się nad tymi rozwiązaniami dla Radomia. Oczywiście, jak Pan Prezydent, mam nadzieję, że będzie chce się z nami spotkać, porozmawiać na ten temat. Chcielibyśmy, aby, bo pojawia się dziś taka możliwość, obniżenie kategorii drogi, aby na całym tym odcinku miejskim drogi krajowej, dziś numer 7, a w przyszłości drogi wojewódzkiej, wybudować ścieżkę rowerową, która bez wątpienia by spinała taką swoistą klamrą północne dzielnice Radomia z południowymi dzielnicami Radomia. Dziś, kiedy jedziemy ulicą na przykład Maratońską, widzimy, że na Maratońskiej jest budowana ścieżka rowerowa. Tu mielibyśmy kilkukilometrowy odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż tej starej, tak zwanej starej siódemki. A gdybyśmy się na przykład dogadali z wójtem gminy Jedlińsk, moglibyśmy tę właśnie ścieżkę rowerową pociągnąć dalej do Jedlińska. I zobaczcie, jaka nam się fajna rzecz dzieje, jeżeli chodzi o cyklistów i tych, którzy często dziesiątki kilometrów podążają na rowerze. To muszę powiedzieć, że pan wójt gminy Jedlińsk już z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad jest w dialogu. Nie tylko jest w dialogu, ale właśnie wywalczył ścieżkę rowerową na przestrzeni właśnie siódemki w drodze, na przestrzeni swojej gminy, można tak powiedzieć. Czyli to, co pan mówi, panie
pośle, panie ministrze, absolutnie ma swój sens i właściwie już rozpoczęła się realizacja tego. Dołóżmy do tego jeszcze Kowale i będzie pełnia szczęścia. I prosto do Warszawy. Zależy od tego, żeby prezydent złożył wniosek, tak? Tak, szanowni państwo, to jest... Panie redaktorze, pan prezydent ten wniosek powinien już złożyć kilka miesięcy temu. My cały czas czekamy jako posłowie na informacje ani w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ani w Ministerstwie Infrastruktury nic na ten temat nie wiedzą. Ten wniosek powinien być już złożony kilka miesięcy temu, bo przypomnę, że to się wiąże też z wpisaniem takiej inwestycji do przyszłorocznego budżetu. No, prace budżetowe trwają i dziwimy się, dlatego też takie z naszej strony wywołanie prezydenta do tablicy i apel do prezydenta, niech pan prezydent weźmie się wreszcie do roboty, bo na to czekają mieszkańcy Radomia. Dziękujemy państwu. Dziękujemy. Zapraszamy w poniedziałek na godzinę 10:00. Też będziemy o szczegółach informować w mailu.